Weźmiesz koszyk? Mm. To co kupuję na kolację? Nic specjalnego. Chleb, masło, kawałek szynki, sera. Bochenek chleba. Mm. Kostkę masła. Kawałek żółtego sera. Ile kosztuje edamski? 6,80. No. A, i jeszcze kawałek szynki. Proszę bardzo, co dla Państwa? Poproszę 15 deka szynki. Gotowany? Gotowany. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To chyba wszystko. Jeszcze coś do picia. Mhm. 3 butelki piwa. Tu są w puszce. Mhm. 4 puszki piwa. I jeszcze sok pomarańczowy. Mhm. A teraz dżem. Dżem na kolację? Dlaczego nie? Ja lubię jeść na słodko. No ale wieczorem? Wieczorem też. Jaki, truskawkowy, wiśniowy? Może być truskawkowy. O, i ogórki kiszone. Gosia, lubisz ogórki? Nie bardzo. A ja uwielbiam. Jak tam twój żołądek? Dziękuję, dobrze. A dlaczego pytasz? Dżem, ogórki, piwo. Dziwna kombinacja. O, tu jest stoisko z owocami i warzywami. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Poproszę 5 jabłek i 2 banany. Proszę. Wezmę jeszcze pomidory. Proszę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mhm. Ile płacę? 45 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie ma pan drobnych? Niestety. No nie szkodzi, proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Hannes verträgt das viele Essen im Restaurant nicht gut. Deshalb haben wir für heute Abend etwas eingekauft. Bitte sagen Sie, was und wie viel davon? Chleb. Bochenek chleba. Piwo. 4 puszki piwa. Jabłka. 5 jabłek. Banany. 2 banany. Pomidory. 4 pomidory. Nach solchen Mengenangaben steht das jeweilige Produkt im Genitiv. Ein Stück Weizen. Bochenek chleba. Zählbare Gegenstände stehen dabei im Genitiv Plural. Pół kilo pomidorów. Bei männlichen Substantiven lautet der Genitiv Plural häufig auf uf. So auch bei słoik ogórków, ein Glas Gurken. Anders funktioniert es bei weiblichen und sächlichen Substantiven. Sie verlieren im Genitiv Plural ihre Endung, also das a bzw. o. Ein Beispiel für ein Neutrum ist Jabłko, 5 jabłek. Hier sehen Sie gleich noch eine wichtige Besonderheit. Nach Zahlen ab 5 steht ebenfalls der Genitiv Plural, bei 2 bis 4 der einfache Nominativ Plural. Wenn Sie also zum Beispiel nur 4 Äpfel möchten, heißt es 4 Jabłka. Vergleichen Sie auch
4 puszki piwa. 4 dozen bier. Aber 5 puszek piwa. 5 dozen bier. 2 banany. Aber 5 bananów. Übrigens, die Angabedeka bedeutet 10 gram. Poproszę 15 deka szynki. Fünfzehn Deka sind also 150 Gramm. Bitte Sie nun selbst die folgenden Artikel. Dwa chleby, proszę. Pięć jogurtów, proszę. Cztery banany, proszę. Jedną butelkę wody mineralnej, proszę. Mamy już wszystko? Chyba tak. Dobrze, to ja chciałabym jeszcze pójść do tamtego sklepu Max Mary. Może sobie kupię jakąś bluzkę. W porządku. To ja tylko sobie zapalę tutaj papierosa i zaraz przyjdę. Dobrze. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Dzień dobry. Chciałabym się trochę rozejrzeć. Bardzo proszę. Tu mamy płaszcze, spodnie, żakiety, a tam bluzki, kurtki i swetry. Przede wszystkim zależy mi na jakiejś ładnej bluzce. Proszę bardzo. Jaki rozmiar? 36-34. 36. Jaki kolor panią interesuje? To zależy, co pani radzi. W tej chwili bardzo modne są kolory pastelowe. O, na przykład ta lila bluzka. Mhm. Chociaż myślę, że równie dobrze byłoby pani w ciemniejszych kolorach. O, tutaj na przykład jest bardzo elegancki sweter. Co pani na to? Obie rzeczy są bardzo ładne. Czy mogłabym je przymierzyć? Oczywiście, bardzo proszę. Tam jest przymierzalnia. Dziękuję. Ich habe mich hier also erstmal etwas umgeschaut. Dobra, chciałabym się trochę rozejrzeć. Czy mogłabym je przymierzyć? Um sich höflich etwas zu bitten, verwenden wir oft den Konjunktiv. Chciałabym, ich möchte gerne, czy mogłabym, könnte ich? Wenn Sie ein Mann sind, verwenden Sie bitte die maskulinen Formen. Chciałbym, czy mógłbym? Fragen Sie nun, ob Sie das jeweilige Kleidungsstück anprobieren dürfen. Vielleicht können Sie auch dazu sagen, welche Farbe es hat. Czy mogłabym przymierzyć tą białą bluzkę? Czy mogłabym przymierzyć tą fioletową kurtkę? Czy mogłabym przymierzyć tą beżową sukienkę? Czy mogłabym przymierzyć ten biały płaszcz? Dzień dobry. Czym mogę służyć? Dziękuję. Ja szukam tylko znajomej. Jestem tutaj, Hannes. Poczekaj, zaraz wyjdę.
Wow, jesteś. Jak się pani w tym czuje? Dobrze. Jak? Podobam ci się? Tak, bardzo ładna. No trochę za jasna. Nie wisi tam jakaś ciemniejsza? Jest jeszcze ciemnofioletowa. Jak? No ta jest ładniejsza. Jest nawet tańsza. Ja myślę, że ta jest trochę za jasna. Proszę przymierzyć tę drugą. Sio. Schwere Entscheidung. Hannes findet die andere schöner. Sie ist dunkler und ein bisschen billiger. Ta bluzka jest ładna. Ale ta jest ładniejsza. Tu jest jasna bluzka. Tu jest jaśniejsza bluzka. Ta bluzka jest tania. A ta jest jeszcze tańsza. Um Dinge miteinander zu vergleichen, verwenden wir Steigerungsformen der Adjektiv. Wir steigern im Polnischen mit Hilfe der Silbe Schy, wenn das Adjektiv auf einen Konsonanten endet. Tani, billig. Tańszy, billiger. Beziehungsweise mit ilszy, wenn es mehrere sind. Ładny, ładniejszy. Jasny, jaśniejszy. Dabei verändern sich diese letzten Konsonanten häufig und auch sonst gibt es ein paar Besonderheiten. Versuchen Sie sich die folgenden Formen einzuprägen. Drogi, droższy. Krótki, krótszy. Wichtige Sonderformen sind auch duży, większy, mały, mniejszy, dobry, lepszy. Vergleichen Sie nun bitte selbst. Erst ein Beispiel, dann sind Sie dran. Te spodnie są małe. Te spodnie są mniejsze. Ta kurtka jest ciepła. Ta kurtka jest cieplejsza. Ten płaszcz jest długi. Ten płaszcz jest dłuższy. Ten kolor jest ciekawy. Ten kolor jest ciekawszy. Te buty są piękne. Te buty są piękniejsze. Pan nie jest Polakiem, prawda? Nie, jestem Niemcem. Naprawdę? Ale bardzo dobrze mówi pan po polsku. Dziękuję. Jak pan się u nas czuje? Czy pierwszy raz pan jest w Polsce? Nie. Rok temu byłem w Warszawie na konferencji. No, ale Szczecin jest ładniejszy. Ja też tak sądzę. Myślę, że ten fioletowy sweter będzie lepszy dla pana znajomej. Ja też noszę ciemne kolory, jak pan widzi. Tak. I bardzo pani w nim do twarzy. Dziękuję. Jest pan bardzo miły. Ja jednak poszukam gdzie indziej. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Poczekaj, co ci jest? Nic. No powiedz. Powiedz mi, zawsze tak flirtujesz z wszystkimi kobietami? Ja flirtuję? To nie był żaden flirt. Tak? A co to było, jeśli nie flirt? A ja jestem twoją znajomą, tak? Dziękuję ci bardzo. Małgośka, jesteś o mnie zazdrosna. Bzdura. Poczekaj. Pójdziemy na kawę. Nie, nie chcę. Chcę iść do domu. Teraz. Jest czwarta. Szkoda czasu. Ja chciałem pójść jeszcze do księgarni, kupić jakąś książkę. To i sam. Ja nie jestem ci do tego potrzebna. Zresztą zobaczymy się wieczorem w hotelu, dobrze? Aha. Dobrze. Cześć. No, cześć. Jezu.
Kochan, może coś się stało, może. Czekaj. O Jezus. Dobra. No, wstawaj. Dobra. Może wstać, nie? Czy zawołać teraz?